Szanowni Państwo, powitajmy Pana Michała Bosze, dyrektora marki Audi. Dzień dobry, witam Państwa w imieniu Audi. Najnowsza wersja Audi A6 jest wyrazistym ambasadorem nowego języka stylistycznego marki. Wraz z Audi A7 oraz Audi A8 jasno wyznacza kierunek zmian, jakie wkrótce obejmą wszystkie nasze samochody. We wnętrzu nowego Audi A6 postawiono na cyfryzację. Można powiedzieć, że w tym obszarze Audi wznosi branżę motoryzacyjną na kolejny wyższy poziom. Proszę Państwa, komunikacja kierowcy z samochodem w nowym Audi A6 odbywa się za pośrednictwem układu Audi MMI Touch Response. Dzięki niemu niemal całkowicie udało się wyeliminować wszystkie klasyczne pokrętła i przełączniki. Korzystanie z dwóch dużych ekranów umiejscowionych w centrum jest niezwykle intuicyjne i bardzo łatwe, bowiem filozofia obsługi jest tożsama z filozofią obsługi, jaką znamy ze współczesnych smartfonów. Proszę Państwa, Audi A6, jak przystało na każde Audi, wspomaga kierowcę w czasie jazdy. Kilkadziesiąt systemów asystujących zostało połączone w pakiety, które można profilować i dostosowywać do indywidualnych upodobań kierowcy. Ale to nie wszystko. W nowym Audi A6 już wkrótce będą dostępne systemy AI. Mam na myśli tutaj system automatycznego parkowania Audi AI oraz system automatycznego wjazdu do garażu Audi AI. Systemy te są samoczynne, co oznacza, że kierowca kontroluje ich pracę, nie będąc w samochodzie, a za pośrednictwem smartfona. Proszę Państwa, w nowym Audi A6 po raz pierwszy zastosowano dynamiczny układ czterech kół skrętnych. Co to oznacza? Tą niespełna pięciometrową limuzyną można bardzo łatwo manewrować na ciasnych ulicach oraz parkingach, a przy większych prędkościach tylna oś skrętna w sposób istotny poprawia stabilność jazdy. Jest to przydatne w czasie zmiany pasa ruchu na autostradzie. Zaprojektował na dworze nowego Audi A6. Serdecznie zapraszam pana Parysa Cybulskiego. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Witam. Parys, mógłbyś nam powiedzieć może w kilku słowach na temat tego, co jest takie szczególne w stylistyce nowego Audi A6? Tak, bardzo chętnie. Więc co jest najważniejsze w tej generacji Audi A6? Że to są proporcje, to jest długi, duży sedan, najważniejsze są proporcje. Więc zacznę z boku. Proporcje w tej generacji się polepszyły, koła są większe, rozstaw osi jest dłuższy, zwisz przedni się zrobił krótszy. Przez to też samochód jest bardziej sportowy i stabilnie stoi na tych kołach. Samochód też jest szerszy. I my chcieliśmy w design to też podkreślić, podkreślamy też nasz quattro, widać jak te koła tylnie i przednie są wypracowane bardziej wystająco trochę z tej architektury. Już w architekturze widać nawet stojący samochód, że ten samochód ma cztery połowy napęd. To chcieliśmy też podkreślić w tej generacji Audi A6. Ten niski, obniżony środek ciężkości też jeszcze sadza ten samochód, jest lepiej postawiony, się klei lepiej do ulicy optycznie. Jest tutaj linia od początku samego do końca samego, która wydłuża ten samochód. Tak samo jak ten bardzo typowy na Audi A6 łuk na dachu, wydłuża, daje elegancję. Przechodząc może naprzód, rzuca się w oczy, że grill jest w porównaniu do poprzedniego modelu szerszy, bardziej sportowy i bardziej wyrzeźbiony, daje więcej charakteru samochodu. W świetle się poznaje geny poprzedniego Audi A6, bardzo typowy, tak ten
samochód utrzymuje swój indywidualny charakter Audi A6, ale linie są wykonane bardziej precyzyjnie. Jeżeli tak tu się tu widać, te trzy samochody stoją obok siebie, też bardzo dobrze działają w jednej rodzinie. Audi A8 ma grill największy, jest największy samochód, ma grill największy. Audi A7 ma grill najpłaszczy, najsportowniejszy, kąty bardziej dynamiczne, a A6 się znajduje pomiędzy tymi dwoma, tak? Każdy samochód ma swoją indywidualny charakter, ale w rodzinie bardzo dobrze działają. To są najważniejsze rzeczy teraz w design. Będziemy w ciągu dnia mieli jeszcze więcej możliwości, trochę w szczegóły bardziej dokładnie wejść. Dziękuję. Uwielbiam, jak styliści opowiadają o swojej pracy. Tym bardziej, że jest taka piękna. Proszę Państwa, ale to nie jedyna niespodzianka, jaką się dla Państwa przygotowaliśmy. Jest z nami kolejny Polak. Tych Polaków w Audi AG mamy sporo, przyznam szczerze. Bogusław Paluch, stylista, który zaprojektował samochód koncepcyjny Audi Icon. Witam. Bogusław pewnie w dalszej części dnia będzie prezentował samochód, natomiast zapraszam Państwa po prawej mojej stronie, w głębi stoiska, można obejrzeć Audi Icon, samochód koncepcyjny, w pełni elektryczny, autonomiczny samochód, który, proszę Państwa, nie potrzebuje kierowcy. Co ciekawe, tam nawet nie ma kierownicy. On jest de facto próbą pokazania, jak Audi widzi przyszłość, jak będzie wyglądała motoryzacja przyszłości, mobilność w wersji premium. Audi Icon, czy też szerokie zastosowanie napędu typu mild hybrid, to z całą pewnością zapowiedź koncernu Audi AG na najbliższe lata. Zgodnie z nią do 2025 roku mamy zamiar wprowadzić ponad 20 elektrycznych bądź zelektryfikowanych samochodów. Będą one stanowiły ponad 30% naszej sprzedaży. Pierwszy z modeli elektrycznych, co ciekawe, będzie miał premierę już w tym roku, w drugiej połowie 2018. Mam na myśli Audi e-tron. Już dziś mogą Państwo rezerwować prawo pierwszeństwa zamówienia tego samochodu w wersji produkcyjnej. System rezerwacyjny dostępny jest na stronie audi.pl. Szanowni Państwo, ten rok będzie dla nas wyjątkowy. Nie tylko ze względu na to, że wprowadzamy pierwszy w pełni elektryczny samochód, ale również ze względu na prawdziwą ofensywę modelową, która w 2018 będzie miała miejsce. Jeszcze zupełnie niedawno na rynek wprowadziliśmy nowe Audi A8 oraz nowe Audi A7. Niemalże równolegle z Audi A6 na rynku pojawi się zaprojektowany zupełnie od podstaw SUV mocarne Audi Q8, a w dalszej części tego roku premiery będą miały modele z mniejszych segmentów. Mam na myśli tutaj A1, Q3, czy też nowsze wersje A4 czy TT. Tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do bliższego zapoznania się ze światem Audi i obejrzenia wszystkich modeli, które dzisiaj dla Państwa tu prezentujemy. Dziękuję serdecznie.